powoduje zagrożenie epidemiologiczne, czy sąsiad się na niego uwziął. Hodowca drobiu ze Skwierzyny walczy z właścicielem sąsiedniej posesji, któremu przeszkadza pianie kogutów. Czy 150 ptaków będzie musiało pójść pod nóż? Kury Marek Siera i Roman Sobieszek ze Skwierzyny kłócą się o nie od 13 lat. Jeden jest ich miłośnikiem, drugi nie może przez nie spać. Jak 300 kur się rozgdacze, to przecież to jest jeden harmider. Romek, weź sobie, jak ci to przeszkadza, wtyczki takie do uszu. Roman Sobieszek w sprawie uciążliwego sąsiedztwa interweniuje we wszystkich możliwych urzędach i instytucjach. Hodowca ptaków średnio raz w tygodniu ma na podwórku inspekcję. Mężczyźni w kitlach badali tu już urządzeniami poziom smrodu i hałasu. Przyjechali rano o 5:00 mierzyć te decybele. Jak kogut piał, to oni mierzyli, ile decybeli nabija. To wszystko mogłoby wydawać się groteską, gdyby nie poważne zarzuty, jakie hodowcy drobiu przedstawił powiatowy lekarz weterynarii. Jego zdaniem tak kur w XXI wieku hodować nie można. Chodzi o realne zagrożenie salmonellą lub ptasią grypą. Znaczna część tego wybiegu to była gruba warstwa błota, więc z wodą, ze ściekami wiadomo, że to się przenosi na sąsiednie posesje. Inspektor twierdzi, że kur po prostu jest za dużo. Ich populację nakazał zmniejszyć z 200 do 50 sztuk. Hodowca odwołał się od tej decyzji. Sąsiadowi puściły nerwy. Ja się stąd wyprowadzę. Niech on trzyma 1000 kur. Niech mi zapłaci za ten dom. Nikomu nie przeszkadza, tylko mojemu sąsiadowi. Powiatowy lekarz weterynarii złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie znęcania się nad zwierzętami i zagrożenia epidemią. Kolejna kontrola w tym gospodarstwie odbędzie się za kilka dni. Jeżeli właściciel ptaków nie zastosuje się do zaleceń, kury mogą mu zostać odebrane. Hodowcy drobiu ze Skwierzyny w środę o godzinie 18 i 19.45 w magazynie reporterskim. Zapraszam Państwa w imieniu Dominiki Bachońskiej.